Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić kopiec z kreta, ale w trochę mniej powszechnej wersji, ponieważ zamiast bananów do środka włożymy borówki. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Do misy miksera wrzucamy 4 jajka i dodajemy 130 g cukru oraz pół łyżeczki soli. I całość ubijamy na najwyższych obrotach przez 5-8 minut, aż powstanie bardzo puszysta piana. Następnie dodajemy 5 łyżek oleju i mieszamy na niskich obrotach krótko, aż całość się połączy na jednolitą konsystencję. Do 100 g przesianej mąki dodajemy 30 g przesianego kakao i całość krótko mieszamy. Następnie zdejmujemy końcówkę ubijającą i dodajemy na 3 tury suche składniki do masy jajecznej, mieszając ręcznie. Za każdym razem mieszamy bardzo dokładnie, aby kakao z mąką się dobrze rozprowadziły. Gdy ciasto będzie jednolite, przelewamy je do rantu wyłożonego od spodu papierem do pieczenia o średnicy 23 cm. Możecie użyć zwykłej tortownicy i wtedy wyłożyć tak samo, tylko spód. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do 170 stopni i pieczemy przez około 40 minut na funkcji góra-dół. Po tym czasie ciasto wyjmujemy z piekarnika i zrzucamy z około 30 cm na blat. A gdy ostygnie, wykrajemy go z rantu. Z przygotowanego ciasta odkrajemy przypieczoną górkę i ją rozkruszamy do miski. Następnie nożem robimy takie koło, zostawiając około 1-2 cm od brzegu. Następnie środek wydrążamy łyżką, tak jak pokazałam na filmie. Wydrążone ciasto również kruszymy i przekładamy do tej samej miski, co wcześniej. Teraz możemy zająć się kremem. 330 ml śmietanki 30% ubijamy, aż będzie bardzo sztywna. Ja śmietankę ubijałam w wąskim, a wysokim naczyniu, aby się szybciej ubiła i potem musiałam ją przekładać do większej miski i dodać resztę składników kremu. Wy możecie od razu ją ubić w nieco większej miszce, ale wtedy zajmie Wam to nieco dłużej i śmietana może się gorzej ubić. Do śmietanki dodajemy 250 g twarogu sernikowego oraz około 30 g cukru pudru do smaku, tak aby było słodkie. I 2 opakowania fiksu do śmietanki. Całość łączymy krótko, tylko do momentu, gdy wszystkie składniki się połączą, a masa będzie gładka. Do gotowego kremu dodajemy jeszcze 250 g umytych i osuszonych borówek i całość ponownie krótko mieszamy, aż borówki wmieszają się w krem. Masę wykładamy do wcześniej wydrożonego ciasta, formując taki kopiec z lekką górką na środku. I od góry posypujemy dokładnie wcześniej wydrążonym ciastem. Lekko je przyciskam do kremu, aby się przykleiło i wkładamy do lodówki na co najmniej 3 godziny, aby stężało.
Po wyjęciu z lodówki masa śmietankowa się zetnie i ciasto jest naprawdę przepyszne, lekkie i nie za słodkie. Koniecznie wypróbujcie ten przepis również z innymi owocami i dajcie znać, czy Wam smakowało. Smacznego!